Dzień dobry, moi drodzy i szanowni, wybiła godzina 13, a zatem po tym jak wybrzmiał dżingiel zapowiadający kolejny premierowy odcinek historycznych eksploracji, nie pozostaje nam nic innego jak tylko zasiąść wygodnie przed ekranami, no i oczywiście przenieść się w czasie. Moi kochani, podczas ostatniej ankiety, która miała na celu wybór tematu dzisiejszego odcinka, przeważającą większością, w zasadzie no, zdeklasowała jedna propozycja drugą, ponieważ wszystkie oddane głosy w tejże wspomnianej przeze mnie ankiecie zostały poświęcone dzisiejszemu tematowi poświęconemu ludzkiej innowacji, różnym nietypowym wynalazkom, które towarzyszyły ludzkości przez wieki i jak wszyscy doskonale wiemy, wyobraźnia ludzka nie ma granic. Oczywiście znamy różne dziwne przypadki wymyślnych wynalazków stosowanych przez wieki. Znamy je z historii, ale tak naprawdę znamy je też z teraźniejszości, ponieważ no, także w naszych współczesnych, teraźniejszych czasach znajdują się różni szaleni wynalazcy, którzy pragną swoimi pomysłami i ideami zawładnąć świat i pokazać, że ich wynalazek jest no, bezprecedensowy i najlepszy na świecie. Moi drodzy, zatem przenosimy się w dzisiejszą historyczną, eksploracyjną podróż po świecie dawnych, nietypowych, dziwnych, czasami bardzo dziwnych wynalazków, ale zanim oczywiście do tego przejdziemy, musimy sobie wytłumaczyć słów kilka, jeżeli chodzi o sam termin wynalazku. Bo moi drodzy, słownikowe pojęcie słowa wynalazek to nowatorskie, oryginalne rozwiązanie pewnego problemu technicznego. I tak w skrócie moglibyśmy wynalazek nazwać, ponieważ mamy pewien problem techniczny, no człowiek jest istotą myślącą i stara się sobie ten problem oczywiście rozwiązać. Czasami w sposób bardzo przewidywalny, a czasami w sposób kompletnie innowacyjny i nowatorski, o czym zresztą świadczyć będą przedstawione dzisiaj wynalazki. Przejdźmy zatem dalej, porzućmy tą słownikową definicję wynalazku, ponieważ jeżeli już wymyślimy jakiś wynalazek, tak też się działo oczywiście w historii, musimy w pewien sposób go chronić. To znaczy chcemy, aby nasz pomysł był chroniony, aby nikt inny nie starał się go podrobić, nie starał się go przeobrazić na własną modłę. Dlatego też w wieku XIX wymyślono pewien specyficzny zabieg prawny. On oczywiście funkcjonuje do dnia dzisiejszego i my doskonale wiemy, czym on jest, natomiast w wieku XIX było to pewnego rodzaju nowum prawne. O czym mówię? Mówię oczywiście o patencie. Z pewnością wszyscy z Was słyszeli takie określenie jak patent, ale czy tak naprawdę wiemy, czym ten patent jest? Patent to, mówiąc oczywiście językiem sensu stricte prawniczym, ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych. Język prawniczy jest językiem skomplikowanym, ale mówiąc w skrócie, jeżeli mamy swój wynalazek i jesteśmy oczywiście w pełni przekonani, że on zrewolucjonizuje świat, wtedy zgłaszamy się do urzędu patentowego, aby tenże wynalazek opatentować, czyli aby móc na nim zarabiać i aby prawa do tego wynalazku należały tylko i wyłącznie do nas. I tak jak powiedziałem słów kilka wcześniej, moi drodzy, to nie jest nasz współczesny wynalazek, jeżeli mówimy o patencie, to dzieło prawne pochodzące z wieku XIX. Jeżeli jesteśmy w sferze patentu, tego niezwykłego prawnego wynalazku, to musimy
pokazać wam, moi kochani, ikonografikę, która z pewnością będzie znana każdemu z was, natomiast jest to źródło historyczne, tak? Oto ona się przedstawia. Moi drodzy, z pewnością wielu z was grało w słynną grę Monopoly. Oczywiście, no, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wersji tej gry do czasów współczesnych powstało mnóstwo, ale niestety mnóstwo także powstało różnych podróbek, nazwijmy to delikatnie, tej słynnej światowej gry. Wszyscy wiemy, na czym polega ta gra, natomiast tutaj mamy przedstawioną planszę, planszę pochodzącą z lat 30. XX wieku, kiedy to twórcy gry Monopoly zdecydowali się ją opatentować. Wynaleźli grę i chcieli, aby ta gra należała tylko i wyłącznie do nich oraz wszelkie prawa należały tylko i wyłącznie do nich. Widzimy, jak według tych twórców miałaby wyglądać plansza. Widzimy dokładnie, z czego miały się składać poszczególne pakiety tych gier, czyli pionki, kostki do gry. Są też zaznaczone poszczególne ich wymiary, więc to wszystko jest dokładnie opisane. I taka oto dokumentacja została złożona do Urzędu Patentowego. No i oczywiście twórcy gry Monopoly otrzymali patent na swoje dzieło. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, który wymyślił największą ilość patentów i zgłosił te patenty do Urzędu Patentowego, one zostały oczywiście zatwierdzone, to jest to ten gentleman, jest to Japończyk, który, moi kochani, zgłosił 12561 pomysłów na patenty. Moi drodzy, możemy wymyślać różnego rodzaju dziwne wynalazki, dziwne przedmioty, które ułatwiają nam życie codzienne, ale przyznacie szczerze, że wymyślić i zgłosić ponad 12 tysięcy patentów jest to osiągnięcie niemałe. Człowiek zresztą został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej zgłaszający swoje wynalazki w formie patentu. Ale jesteśmy dzisiaj podczas naszej eksploracyjnej podróży w sferze dziwnych wynalazków. Natomiast nie możemy nie powiedzieć o wynalazkach, które zrewolucjonizowały dzieje ludzkości. No bo przecież od czego to wszystko się zaczęło? Nie bez powodu mówi się, że historia kołem się toczy. Oczywiście ma to swoje głębsze twierdzenie, natomiast jeżeli mówimy o wynalazku, którym było koło, to ono naprawdę dokonało istnej cywilizacyjnej rewolucji. Bo przecież nie wyobrażamy sobie życia codziennego bez tego okrągłego przedmiotu, które na każdym kroku ułatwia nam codzienną egzystencję. Jeżeli chodzi o kolejne wynalazki, które bardzo mocno zmieniły bieg historii i zmieniły też cywilizację, to naturalnie jest tym wynalazkiem pieniądz. Moi drodzy, my dzisiaj oczywiście płacimy w sklepie czy w różnego rodzaju instytucjach bardzo często pewnym plastikowym przedmiotem, który nazywamy dumnie i szumnie kartą płatniczą. Moi drodzy, jest to oczywiście symbol. Jest to symbol pieniądza. Pamiętamy, że pieniądze w formie monet czy też później banknotów to już jest wymysł starożytnych, ale ten pieniądz w formie monety starożytnej był także symbolem wartości pewnego towaru. Więc mamy cenny towar i naznaczamy ten towar symbolem, którym jest pieniądz. Oczywiście mógł on być srebrny bądź też złoty. Natomiast w dzisiejszych czasach my płacimy symbolem od symbolu, czyli kartą płatniczą. Karta płatnicza symbolizuje pieniądz, który kiedyś symbolizował wartość towaru. Trochę skomplikowane, ale myślę, że jest w tym ziarno prawdy. Natomiast kolejnym wynalazkiem jesteśmy oczywiście w oparach bibliotecznych. Wynalazek, który dokonał też niemałej rewolucji na świecie, to dzieło Jana Gutenberga, czyli maszyna drukarska. Oczywiście druk, który rozpowszechnił się w Europie i później na całym świecie. Jesteśmy w wieku XV. No i mamy do czynienia z Janem Gutenbergiem i jego rewolucyjnym wynalazkiem, który oczywiście dzisiaj odczytujemy bardziej in plus niż in minus, czyli nie jest to wynalazek nietypowy.
Przejdźmy zatem o krok dalej, ponieważ moi kochani, każdy wynalazek i każdy wynalazca chce w historii zabłysnąć, chce w historii zaistnieć. Moi drodzy, ludzie, którzy poświęcają się przez całe swoje życie nauce i to takiej bardzo poważnej nauce, oczywiście gdzieś tam skrycie marzą sobie, aby otrzymać chyba jedną z najważniejszych nagród w świecie naukowym, czyli Nagrodę Nobla. Oczywiście wiemy, w jakich kategoriach te nagrody są przyznawane. One są przyznawane za innowacyjne i bardzo twórcze wynalazki i osiągnięcia w różnych dziedzinach nauk. Natomiast oczywiście każda akcja rodzi reakcję. Tak jak w przypadku nagród filmowych, czyli Oscarów, mamy ich przeciwieństwo w postaci złotych malin dla najgorszych aktorów, najsłabszych filmów, najgorszych scenariuszy. Tak w przypadku Nagród Nobla mamy również przeciwieństwo tych nagród, czyli nagrody antynobla. Oczywiście te nagrody są przyznawane z wielkim przymrużeniem oka. One są przyznawane naukowcom, którzy poświęcają się badaniom, nazwijmy to, niekoniecznie zmierzającym do tego, aby zrewolucjonizować świat i aby spowodować, że ten świat zacznie funkcjonować bardziej przyjaźnie i bardziej nowatorsko. Bo na przykład w jednej z edycji nagród antynobla w dziedzinie ekonomii została ona przyznana naukowcom, którzy zajmowali się ni mniej, ni więcej tylko brudnymi pieniędzmi. Nie chodzi tu oczywiście o żadne mafijne porachunki i o tak zwane pranie pieniędzy. Pewna grupa naukowców skupiała się na tym, żeby przebadać waluty, banknoty i monety z różnych państw na świecie i sprawdzić, na których znajduje się największa liczba zarazków. Co się okazało? W wyniku tych badań okazało się, że największa liczba zarazków znajduje się na rumuńskich lejach i za to właśnie tej grupie naukowców została przyznana Nagroda Antynobla. No, jak widzimy, za całkiem dziwne wynalazki, za całkiem dziwne badania także nagrodzeni możemy zostać. Przechodzimy, moi drodzy, do tych właśnie nietypowych wynalazków, które towarzyszyły ludzkości przez wieki. No i tutaj mamy ikonografikę przedstawiającą, no właśnie, sposób maskowania żołnierzy, który miał być stosowany podczas działań zbrojnych w czasie I wojny światowej. Jest to z jednej strony, możemy dzisiaj powiedzieć, dosyć karykaturalne przedstawienie, ale w ówczesnych czasach ludzie myśleli, że taki sposób maskowania żołnierzy, to znaczy w takim specyficznym przebraniu, będzie spełniał swoje funkcje i że ci żołnierze na pewno przez wroga nie zostaną zauważeni. Ocenę oczywiście innowacyjności tego wynalazku pozostawiam Wam. Ja poddaję ją pod wielką wątpliwość. Raczej wydaje mi się, że nie sprawdziłaby się na polu bitwy. Przejdźmy zatem dalej. Kolejny wynalazek, dość nietypowy, bo i to jest temat dzisiejszego odcinka. Most. No, w wielu miejscach, także i współcześnie, kiedy mieszkamy przy jakichś ciekach wodnych, na przykład przy rzekach, mamy bardzo często problem z tym, aby przedostać się na drugą stronę brzegu. No i Brytyjczycy wymyślili na początku wieku XX taki oto zwodzony, rozkładany most. Widzimy, że mały strumyczek, mała rzeczka i nad tą rzeczką pojawiła nam się specyficzna harmonijka, która spełniała funkcję mostu. Tutaj na fotografii widzimy też prawdopodobnie próbę nośności tego mostu, czyli mamy dżentelmenów, którzy stoją sobie na tym nietypowym wynalazku i podejrzewam, że z trwogą w oczach czekają tylko, kiedy ten wynalazek po prostu zatonie w toni tego cieku wodnego. Natomiast trzeba stwierdzić, że dosyć innowacyjny, nietypowy wynalazek, który został lekko przeobrażony do czasów współczesnych, ponieważ my dzisiaj wiemy, że funkcjonuje coś takiego jak most rozkładany, jak most wojskowy na przykład, więc być może ten pomysł został zaczerpnięty z tego wynalazku, który jest nam pięknie zaprezentowany na fotografii. Kolejny wynalazek nietypowy? Bardzo proszę.
Moi drodzy, oczywiście wymysł amerykański, no jest to sporych rozmiarów mebel, który spełnia wiele funkcji. Z pewnością wśród wielu naszych widzów są melomani, są ludzie, którzy uwielbiają grać na instrumentach. No i ten wynalazek myślę, żeby niektórym się spodobał. Leżymy sobie w łóżku, nie musimy wstawać, zasiadać przy pianinie czy przy fortepianie. Mamy klawisze przed sobą, możemy komponować i możemy oczywiście oddawać się naszej muzycznej pasji. Natomiast z drugiej strony, czy ten wynalazek byłby nowatorski i innowacyjny, też poddam to pod lekką wątpliwość. Zwróćcie, kochani, uwagę na to, ile miejsca zajmuje. Oczywiście można też rozpatrywać ten wynalazek w aspektach ozdobnych, bo przecież na tych półeczkach możemy sobie postawić różnego rodzaju bibeloty czy też kwiatki. Może to spełniać walory estetyczne. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Ciekawy wynalazek, który wydaje mi się, że nie podbił rynków, natomiast uznawany jest dzisiaj za nietypowy objaw ludzkiej wyobraźni. Kolejny wynalazek, bardzo proszę. Moi drodzy, wiemy, czym jest amfibia, prawda? Doskonale wiemy, na czym polega działanie tego pojazdu. Natomiast tutaj mamy przedstawionego dżentelmena, który wymyślił coś na pograniczu roweru i amfibii jednocześnie. Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie określić, czy ten dżentelmen poddał się próbie nośności na wodzie. Natomiast jedno można stwierdzić w 100%, że mina tego dżentelmena, który prezentuje swój wynalazek, jakoś nie zachęca do tego, aby z niego korzystać. Rower w postaci amfibii, nietypowy wynalazek, który dzisiaj jest dosyć niespotykany. Aczkolwiek w oparach dzisiejszego tematu i absurdu tych nietypowych wynalazków naprawdę wysoko się plasuje. Zostawmy zatem rower w formie amfibii, przechodzimy do kolejnego wynalazku. To zdjęcie było zdjęciem symbolicznym podczas naszej ostatniej ankiety i myślę, że ono też przyciągnęło Waszą uwagę. Taki oto pojazd mechaniczny, oczywiście również wymyślony w Stanach Zjednoczonych. Pojazd mechaniczny jednokołowy, którego zasady działania były bardzo skomplikowane, podejrzewam. Natomiast no, znamy oczywiście współcześnie pojazdy jednokołowe. Nie są one aż tak bardzo skomplikowane, jak ten przedstawiony na fotografii. I przyznam, moi drodzy, szczerze, i chyba przyznacie mi też rację, że korzystanie z tego wynalazku no, wiązałoby się z pewnymi obawami. Pierwszą z nich byłaby oczywiście obawa tego, że możemy się bardzo łatwo przewrócić, ponieważ jak widzicie, koło tego wynalazku jest pochylone pod specyficznym kątem. Natomiast z drugiej strony, ja szczerze powiedziawszy, bałbym się tego mechanizmu, który znajduje się pod siedzeniem, ponieważ no, nie mam jakoś zaufania, patrząc na tą fotografię, do innowacyjności tegoż wynalazku, więc jest to z pewnością specyficzny wynalazek, dosyć nietypowy, ale jak doskonale wiemy, nie rozpowszechnił się na światowych rynkach. Moi drodzy, teraz uwaga, jeżeli ktoś jest wrażliwy, zwłaszcza na naszych braci mniejszych, proszony jest o to, aby zamknąć oczy, ponieważ wynalazek brytyjski, na szczęście, i mówię to z pełną stanowczością, na szczęście nie zdobył również rynków światowych. Jest to coś w formie, no właśnie, ni to smyczy, ni to szczypiec drewnianych do wyprowadzania czy też do łapania psa. Tutaj pani prezentuje nam ten dziwny wynalazek. No, jeżeli przy pomocy tego dziwnego urządzenia chcielibyśmy wyprowadzić naszego czworonożnego pupila na spacer, wydaje mi się, że mogłoby być to lekko problematyczne. Natomiast co najważniejsze? Najważniejsze wydaje mi się jest to, że temu psiakowi, który jest przedstawiony na fotografii, chyba krzywda duża się nie dzieje, ponieważ wydaje mi się, że jest uśmiechnięty. Natomiast na szczęście, powtarzam, na szczęście
taki wynalazek nie został rozpowszechniony. No, jest on w kategorii nietypowych i dziwnych wynalazków naprawdę bardzo wysoko uplasowany. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie powróci do tak dziwnych pomysłów. Przechodzimy zatem dalej, ponieważ, moi drodzy, jesteśmy w dziwnych czasach. Nasze czasy to czasy, które symbolizują maseczki, niestety. Natomiast przedstawiona innowacyjność na tej fotografii dotyczy nie tyle względów zdrowotnych, czy też względów pandemicznych, a mianowicie dotyczy kwestii kobiecego wyglądu, a mówiąc ściślej, kobiecego makijażu. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, że te dziwne maski, które nam trochę przypominają maski średniowiecznych medyków europejskich, one mają bardzo ważną funkcję, ponieważ kiedy damy wychodzą na jakieś towarzyskie spotkanie, oczywiście poddają się pewnym zabiegom pielęgnacyjnym, mówimy także o zabiegach upiększających, a mówiąc po polsku, oczywiście nakładają sobie makijaż. No i kiedy mają ten piękny makijaż nałożony na twarz, wychodzą na zewnątrz, a okazuje się, że na zewnątrz deszcz zacina bardzo mocno i istnieje prawdopodobieństwo, że ten makijaż się po prostu nam rozmyje. Dlatego Amerykanie wpadli na pomysł, aby zapobiegać takim sytuacjom i w latach 20. wymyślili takie specyficzne maski, które były przez kobiety nakładane na twarz, oczywiście były mocowane z tyłu głowy, a wszystko po to, aby makijaż był nienaruszony przez czynniki i warunki atmosferyczne i aby można było do naszego miejsca docelowego, do naszego spotkania towarzyskiego dojść w pełnej krasie, bez ani zdziebełka naruszenia naszego pięknego makijażu. Tutaj też zostawiam Wam dowolność w interpretacji tego wynalazku. Jest on nietypowy, zaznaczam. Natomiast czy jest tak naprawdę nieprzydatny, czy jednak jakieś elementy przydatności w nim występują, zostawiam Wam, moi kochani, to do oceny. Zostawiamy piękne damy. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnego, dosyć niebezpiecznego, nietypowego wynalazku. Z pewnością wielu z Was bardzo lubi wieczorem, przed pójściem spać, jeszcze poczytać troszeczkę jakichś ciekawych historii, oczywiście zagłębić się w lekturę. No i ludzkość wymyśliła patent na to, aby czytać książki w pozycji leżącej, aby cieszyć się tymi książkami. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jest to wynalazek dosyć niebezpieczny. Mamy do czynienia ze specyficznymi lustrzanymi okularami, które pozwalały czytać właśnie będąc w pozycji leżącej. Niemniej jednak, dlaczego jest to wynalazek niebezpieczny? Z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że kiedy wieczorem czytam książkę, oczywiście mam na nosie okulary, to bardzo często zdarza się też tak, że jest to książka bardzo pasjonująca i fascynująca. Na tyle fascynująca, że budzę się w środku nocy, książka jest z jednej strony łóżka, okulary są z drugiej strony łóżka, po prostu zasypiam przy tej książce. No i teraz zwróćmy na to uwagę, jak wygląda ten wynalazek. Jeżeli ta pani, ta dama zasnęłaby podczas czytania tej lektury, a mamy takie lustrzane okulary, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że one mogłyby nam wyrządzić bardzo niebezpieczną krzywdę. Krzywdę oczywiście na naszym zdrowiu, więc nie polecam tego wynalazku. Taki dosyć mało innowacyjny wynalazek, bardziej zagrażający naszemu zdrowiu, więc nie polecamy. Aczkolwiek taki też również był wymysł. Przechodzimy, moi drodzy, dalej, ponieważ mamy wynalazek, no właśnie, który dzisiaj jest rzeczą normalną. Oczywiście ten przedmiot jest przeobrażony na modłę czasów nam współczesnych, natomiast to jest wynalazek pochodzący z pierwszej połowy XX wieku, kiedy to zostało wymyślone przez Włocha Marconiego radio. I moi kochani, to jest przenośne radio. Jak widzicie, na nadgarstku tego dżentelmena znajduje się zegarek, a nad nim znajduje się specyficzna kostka, która no, ma
pewne wypustki. I oczywiście my możemy zachodzić w głowę, co to takiego jest. Natomiast według wynalazców miało to być właśnie przenośne radio. No, my dzisiaj mamy różnego rodzaju nowości technologiczne pod tytułem smartwatche, smartfony itd., itd. I często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to także nie jest tak do końca wymysł czasów współczesnych. On oczywiście ma swoje korzenie na przykład w takich wynalazkach, kiedy to ludzkość zachłyśnięta różnymi nowoczesnymi wynalazkami chciała je na swoją modłę przeobrażać. No i tak między innymi powstał koncept na taki oto wynalazek. Zostawiamy zatem przenośne radio. Moi drodzy, tak jak słów kilka temu powiedziałem do tych, którzy są wrażliwi na punkcie zwierząt, tak teraz zwracam uwagę tym, którzy są wrażliwi, a wszyscy jesteśmy wrażliwi oczywiście, na punkcie naszych dzieci. Moi drodzy, no właśnie, wynalazki nietypowe bardzo często były poświęcone także naszym najmłodszym. I tutaj mamy na fotografii przedstawioną parę, mamę i tatę z dzieckiem w specyficznym nosidełku. Oczywiście to nosidełko, moi kochani, nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa. Jest kompletnie dla tego dziecka niebezpieczne. Jest to nietypowy wynalazek, ale zwróćcie uwagę na jeszcze jeden mały szczegół. Gdzie ta młoda para się znajduje? Znajduje się ona bowiem na lodowisku. Tak, nie przewidzieliście się. Są na lodowisku ze swoim małym szkrabem, który jest w dziwnym nosidełku i zaryzykuję stwierdzenie, że ta para jest albo na chwilę przed, albo na chwilę po tym, jak będą na łyżwach na tymże lodowisku jeździć. Bardzo karkołomne, bardzo niebezpieczne dla tego dziecka, aczkolwiek również takie fotografie nietypowych wynalazków na kanwie historii się znajdują i znaleźć można. Kolejny wynalazek poświęcony dziecku, no to ta klatka specyficzna, moi drodzy, wymysł brytyjski. Bardzo niebezpieczny wynalazek dla tego szkraba małego. No, taką konstrukcję wybudować i jeszcze tam do tej konstrukcji wsadzić, czy tam umieścić naszego szkraba, no niebezpieczne, nie polecamy, nietypowy wynalazek i to są fotografie, moi drodzy, ku przestrodze. Pamiętajmy, że wynalazek wynalazkowi nieróżny i jak pokazuje historia, niektóre nietypowe wynalazki były naprawdę bardzo niebezpieczne. Przejdźmy dalej, zostawmy te niebezpieczne, nietypowe wynalazki, ponieważ mamy teraz fotografię przedstawiającą pewien nietypowy twór wyobraźni ludzkiej. Jestem ciekawy, czy potraficie odgadnąć, cóż to takiego za urządzenie. Co to za urządzenie, moi drodzy? To jest dokument zgłoszony do Urzędu Patentowego, a ten dokument dotyczy ni mniej, ni więcej tylko wiatraka. Tak, moi drodzy, nie przewidzieliście się. To wiatrak, wiatrak napędzany mechanicznie. Mamy tutaj dżentelmena, który spoczywa na swojej kanapie, a nad nim znajduje się płachta poruszana mechanicznie i spełniająca funkcję wiatraka. No, dzisiejsze wiatraki, które służą głównie w sezonie letnim do tego, aby nam chłodzić powietrze, wyglądają zgoła inaczej. Natomiast ciekawe jest to, jak w drugiej połowie XIX wieku wyobrażano sobie właśnie wiatrak. I taki dokument został zgłoszony do Urzędu Patentowego. Przejdźmy dalej, zostawmy dżentelmena, niech sobie odpoczywa pod wiatrakiem. Mamy kolejny dokument, który został złożony w Urzędzie Patentowym. Jest to dokument przedstawiający wynalazek, który miał być poświęcony Straży Pożarnej. Moi kochani, z wielkim szacunkiem zwracamy się w kierunku strażaków. Naprawdę wykonują bardzo potrzebną pracę. Natomiast ten wynalazek myślę, że w żadnym strażaku nie wzbudziłby zaufania, ponieważ jest to drabina strażacka potężnych rozmiarów, która miała służyć temu, aby pomagać przy gaszeniu pożarów. No, widzimy, że pożar tutaj na tej grafice wybuchł w budynku na piętrze, więc trzeba się jakoś tam dostać i twórca tego wynalazku wymyślił sobie, że bardzo łatwo będzie się dostać przy pomocy tejże drabiny. Tylko minus jeden jest taki, że ta drabina jest drewniana. I teraz wyobraźmy sobie pożar,
budynku i wyobraźmy sobie drabinę strażacką tak dużych rozmiarów, która dojeżdża do tego budynku, ale jest drewniana. Tak, moi drodzy, nie mylicie się. Ta drabina bardzo szybko mogłaby się zająć tym ogniem, więc wynalazek kompletnie nietypowy. Wynalazek oczywiście, no być może w zamyśle, który miał ułatwiać pracę strażakom, ale tak naprawdę tej pracy nie ułatwiał, a stanowił dla nich bardzo duże zagrożenie. Zostawiamy drabinę strażacką, przechodzimy dalej, ponieważ mamy specyficzne urządzenie także zgłoszone do Urzędu Patentowego. To urządzenie, moi kochani, znajduje się praktycznie w każdym naszym domu czy też mieszkaniu. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia bez tego urządzenia, ale wygląda oczywiście zgoła inaczej niż to przedstawione na tej ikonografice. Czym jest to urządzenie? Podpowiem Wam, że jest to urządzenie drewniane. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was odgadł, cóż to za dziwny twór. Jeżeli nie, no to już spieszę z wytłumaczeniem. Jest to, moi drodzy, ni mniej, ni więcej, tylko pralka. Tak, drewniana pralka. Tak sobie wyobrażano, że to urządzenie, które będzie służyło do prania naszych codziennych ubrań, czy też różnych innych elementów naszego domowego wystroju, tak właśnie będzie wyglądało, tak będzie funkcjonowało. Więc, moi drodzy, no, specyficzna praleczka. Tak jak powiedziałem, nasze współczesne pralki wyglądają zgoła inaczej. Ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ozdobna pralka, natomiast chyba dzisiaj nie spełniałaby naszych warunków i naszych wymogów przede wszystkim. Zostawmy zatem ten dziwny, nietypowy wynalazek i ten dziwny twór, przejdźmy do kolejnego. Moi drodzy, wiemy, czym są telefony komórkowe, nie wyobrażamy sobie życia bez nich. Wiemy też, czym są słuchawki bezprzewodowe, też sobie bez nich życia nie wyobrażamy. Pamiętamy oczywiście telefony stacjonarne, których słuchawka była na tak zwanym kablu, natomiast tutaj mamy wynalazek z roku, uwaga, 1882. I jest to, moi drodzy, powiedziałbym, że przenośna słuchawka telefoniczna. Na czym to polegało? Oczywiście, kiedy Alexander Graham Bell wymyślił znany nam dzisiaj telefon, no to ludzie zaczęli go jakoś innowacyjnie przeobrażać i wpadli na pomysł, aby słuchawkę telefonu mocować do głowy, oczywiście słuchawkę będącą na kablu, no i aby móc sobie spokojnie rozmawiać ze swoim interlokutorem po drugiej stronie aparatu telefonicznego, oczywiście spacerując na przykład po mieszkaniu. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak długi był kabel tej słuchawki, ale zaryzykuję stwierdzenie, że kiedy rozmowa była bardzo intensywna, to mogło się zdarzyć tak, że jeden z rozmówców zapomniał się trochę, że kabel ma ograniczoną długość, no i spacerując po tym mieszkaniu bardzo często mógł mieć odruch przyciągający go do aparatu telefonicznego. No oczywiście wszystko przez to, że kabel miał ograniczoną długość. Dosyć ciekawy wynalazek. Jak widzicie, nie jest współczesny, pochodzi bowiem z końcówki wieku XIX. Także myślę, że nie każdy z nas zdawał sobie sprawę z tego, że już wtedy ludzkość myślała na temat takich rozwiązań technicznych. Moi drodzy, na zakończenie wynalazca, któremu zawdzięczamy rzecz bardzo ważną, bo my mówiliśmy dzisiaj o wynalazkach materialnych, o wynalazkach, które mogliśmy dotknąć, o wynalazkach, które nam służyły albo miały też służyć w życiu codziennym, o wynalazkach nie do końca przemyślanych, bardzo często niebezpiecznych, bardzo często zagrażających życiu. Natomiast ten człowiek, Harvey Ball, jest twórcą wynalazku, z którego, dam sobie rękę uciąć, każdy z Was współcześnie korzysta. Czym jest ten wynalazek? Przejdźmy dalej, bo musimy powiedzieć o tym, ile za ten wynalazek zarobił ten gentleman. Zarobił równowartość $45. A co wymyślił? Moi drodzy, wymyślił rzecz, która towarzyszy nam, tak jak powiedziałem, codziennie. Mianowicie wymyślił ikonę uśmiechniętej buźki, tak zwaną emotikonę uśmiechu. No i teraz, kiedy wysyłamy do znajomych, czy do przyjaciół, czy do rodziny SMS-y, maile, wiadomości, bardzo często wciskamy ikonę uśmiechniętej buźki, ikonę dwóch kropeczek i uśmiechu i za to właśnie Harvey Ball otrzymał tak bagatelne wynagrodzenie. Moi drodzy, i to, myślę, będzie doskonała puenta tego naszego dzisiejszego odcinka.
Puenta mówiąca o tym, że nietypowe wynalazki nie zawsze muszą być niebezpieczne, nie zawsze muszą być mało innowacyjne, mogą nam towarzyszyć przez życie codzienne, mogą być bardzo przyjemne, ale my bardzo często nie zwracamy też na nie uwagi. Dlatego teraz, kiedy będziemy wysyłać do kogoś jakąś wiadomość i będziemy tam wpisywać uśmiechniętą buźkę, pamiętajmy o Harvey'u Ballu, który tą uśmiechniętą buźkę stworzył i wniósł do historii wynalazków tak bardzo przyjemny i promienny wkład. Moi drodzy, za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Zachęcamy do tego, aby dzielić się swoimi wrażeniami, aby subskrybować nasz kanał na YouTubie oraz oczywiście, aby komentować i udostępniać nasze odcinki. Wszystkie odcinki dotychczasowe są dostępne zarówno na profilu Biblioteki Publicznej w Prudniku na Facebooku, a także na kanale na YouTubie. Wypatrujcie następnej ankiety. Z pewnością dwa zaproponowane tematy będą interesujące. Sam jestem ciekawy, na który zagłosujecie. I do zobaczenia podczas kolejnego odcinka historycznych eksploracji.